14 pracowni, 70 uczestników, 5 lat działania. Tak można podsumować w liczbach tych najważniejszych działanie piekarskich warsztatów terapii zajęciowej. Warsztatów, które w tym roku obchodzą pierwszy jubileusz. W ciągu tych 5 lat zauważyliśmy postępy, jakie poczynili nasi podopieczni. Największe postępy są, jeśli chodzi o rehabilitację społeczną, ale jeśli chodzi o rehabilitację zawodową, to też mamy sukcesy. 2 osoby znalazły pracę na otwartym rynku pracy, więc myślę, że to, jeśli chodzi o 5 lat działalności, w porównaniu z innymi placówkami tego typu, to duży sukces. Duży wkład w powstanie warsztatów i ich rozwój miał prezydent miasta Stanisław Korfanty. Zbyt dużo pod moim adresem wypowiedziano ciepłych słów, aczkolwiek od samego początku identyfikuję się z tą ideą wsparcia osób niepełnosprawnych Piekara Śląskich. Ona jeszcze kilkanaście lat temu tutaj raczkowała w naszym mieście. Jako prezydent miasta, kiedy zostałem nim w 2002 roku, postanowiłem, że te plany, które nie ziściły się przez wiele lat, muszą się skonkretyzować. Wszyscy przyjaciele, wychowankowie oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich świętowali wyjątkowy jubileusz w Piekarskim Domu Kultury. Okazja była podwójna. Prócz 5 urodzin zorganizowano 4 edycję Festiwalu Integracyjnego Skrzydła. Festiwal Skrzydła już po raz 4 będzie miał swój finał. Jest to impreza, która ma na celu promować twórczość osób niepełnosprawnych. Idea jest taka, że śpiewają osoby niepełnosprawne z artystą sceny śląskiej, sceny piekarskiej. A na scenie ci znani ze śląskich list przebojów. Same próby już z tymi osobami, jak człowiek, przede wszystkim one są szczere. One są szczere, one jak kogoś lubią, to pokazują, że to autentycznie lubią, czego nie można często powiedzieć o osobach tak zwano pełnosprawnych. Nie mają żadnych podtekstów, lubią się przytulać, co też jest fajne, dają mnóstwo energii. No i to, co my im dajemy, ja wiem, to jest namiastka tego, co od nich otrzymujemy. Ja miałem, nie wiem, czy mogę powiedzieć, obawy przed pierwszym tym programem Skrzydła, festiwalem, ale po pierwszym rzeczywiście stwierdziłem, że jest to tak wspaniała młodzież, tak wspaniałe dzieci, że warto robić to ciągle nadal i żeby to po prostu istniało. Interesujące było nie tylko na scenie. W holu przygotowano kiermasz prac uczestników warsztatów, a na jubilata czekał oczywiście tort.